To prezentacja o bardziej skomplikowanych zagadnieniach z proporcji. Zacznijmy od zadania. Mamy klasę, w której. Oj, pisak nie działa. W tej klasie jest razem 57 uczniów. Proporcja dziewczyn do chłopców. Proporcja dziewczyn do chłopców wynosi. 4 do 15. Póki co nie wygląda to na zbyt trudne. Pytanie brzmi, ilu chłopców musi opuścić klasę, czyli o ilu mniej o ilu mniej musi ich być, żeby proporcja Dziewczyn do chłopców wynosiła 4 do 11. Na początek trzeba obliczyć ile dziewczyn i chłopców jest w tej klasie. Nauczyliśmy się już tego w trakcie poprzednich zajęć z proporcji. Liczba dziewczyn i chłopców razem daje 57. 57, bo w klasie jest 57 osób. Wiemy też, że mnożąc Bierzemy to równanie i mnożymy obie strony przez b. Wychodzi nam, że dziewczyn jest 4 przez 15 razy liczba chłopców. Możemy to podstawić z powrotem do równania. Wyjdzie nam, że 4 przez 15 razy b plus b równa się 57. To to samo co 19 przez 15B równa się 57. Trochę uporządkuję. Oddzielmy to i zajmijmy się tym. Wiemy, że B równa się 57. Ups, yy, właściwie to. 57 razy 15 i to podzielić przez 19. Właśnie pomnożyłem obie strony przez 15 dziewiętnastych. 57 podzielić przez 19 to 3, czyli b równa się 45. Wiemy, że w klasie jest razem 57 dzieci. G dodać b to 57. Wiemy, że jest 12 dziewczyn. 57 odjąć 45. Wiemy, że teraz mamy 45 chłopców i 12 dziewczyn. Jest 12 dziewczyn i 45 chłopców. 12 dziewczyn i 45 chłopców. Pytanie brzmiało, ilu chłopców musi odejść, żeby proporcja dziewczyn do chłopców wynosiła 4 do 11? To obecna liczba dziewczyn. 12, a to liczba chłopców. Przyjmijmy, że x to liczba chłopców, którzy muszą opuścić klasę. Jeśli x chłopców wyjdzie z klasy, nowa proporcja będzie 12 dziewczyn do 45 odjąć x chłopców. Jeśli macie wątpliwości, przyjrzyjcie się przez chwilę. Zaczynamy od 12 dziewczyn i 45 chłopców. Ustaliliśmy, że x chłopców wyjdzie, więc nowa proporcja będzie 12 do 45 odjąć x. Nowa proporcja ma wynosić 4 do 11. Zapisaliśmy równanie z jedną niewiadomą i możemy obliczyć x. Do tej pory obliczyliśmy ilu chłopców i ile dziewczyn jest w klasie. Przyjęliśmy, że x to liczba chłopców, którzy muszą wyjść i będziemy mieli nową proporcję, czyli ilość dziewczyn do nowej liczby chłopców, czyli do 45 odjąć x i to będzie równe nowej proporcji. Znajdźmy zatem x. 12 razy 11 to 132. 132 jest równe 4 razy 45 to 180 odjąć 4x. Obliczamy x. Myślę, że wiecie jak to zrobić. Widzimy, że -4x i x równa się minus -48. x równa się 12. Rozwiązane. Jeśli 12 chłopców wyjdzie z klasy, nowa proporcja dziewczyn do chłopców będzie jak 4 do 11. Zgadza się? Skoro 12 chłopców wyszło, nowa proporcja dziewczyn do chłopców wynosi 12 do 30. 3. 45 odjąć 12 to 33. Jeśli podzielimy górę i dół przez 3, wyjdzie nam 4 do 11. Czyli wyszło nam dobrze. Z pozoru bardzo trudne zadanie, okazało się nie być aż tak trudne. Rozwiążmy inne zadanie. Powiedzmy. Coś tu nie działa. Powiedzmy, że. Proporcja, proporcja jabłek do bananów w koszyku jest jak 5 do 19. Kiedy dodamy 23 banany? Proporcja jabłek do bananów. Do bananów, zapiszmy to teraz. Mamy w tej chwili o 23 banany więcej. Proporcja wyniesie 10 do 61. Pytanie brzmi: Jaka jest całkowita liczba owoców w koszyku? Liczba owoców. Liczba owoców w koszyku. Po dodaniu bananów. Dałem już pewną wskazówkę, zapisując początek zadania. Proporcja a do b. a oznacza liczbę jabłek, natomiast b bananów. Zatem proporcja jabłek do bananów jest jak 5 do 19. Po dodaniu 23 bananów. Proporcja będzie wynosiła liczba jabłek do B dodać 23. Wiemy, że nowa proporcja to 10 do 61. Jak to rozwiążemy? Mamy dwa równania i dwie niewiadome. Zajmijmy się najpierw tym równaniem. Jest bardziej skomplikowany. Wiemy, że jeśli pomnożymy na krzyż, to mamy 61a jest równe 10b. Dodać 230. Gdy podzielimy obie strony przez 61, to wyjdzie nam a równe 10 przez 61 razy b, dodać 230 przez 61. Jeśli weźmiemy to równanie i pomnożymy obie strony przez b, to wyjdzie a równa się 5 przez 19 razy b. Oba równania są równe a, więc możemy zapisać, że są równe sobie nawzajem. Mamy 5 przez 19 razy b równa się 10 przez 61. 61 razy b dodać 230 przez 61. Obliczamy b. To proste równanie liniowe. By zaoszczędzić czas, bo YouTube daje mi jeszcze tylko 2 minuty, obliczę tylko b. b równa się 38. b równa się 38. Wiemy, że początkowa proporcja to 5 do 19, a równa się 5 przez 19 razy 38 równa się 10. Początkowa liczba jabłek wynosiła zatem 10, a bananów 38. Mieliśmy 48 owoców, dodaliśmy do nich jeszcze 23. 48 dodać 23 to 71 owoców. 71 owoców. Teraz to wszystko streszczę. Powiedzieliśmy, że proporcja jabłek do bananów to 5 do 19. To A to liczba jabłek, natomiast to B to liczba bananów. Po dodaniu 23 bananów mamy B dodać 23 banany. Nowa proporcja jabłek do bananów wynosi 10 do 61. Użyłem obu tych równań. Były dwa równania i dwie niewiadome. Obliczyłem A, podstawiłem i obliczyłem B. Nic trudnego. Wiem, że jest tu dużo ułamków, ale jeśli przez to przebrniecie, to te ułamki da się policzyć. Znalazłem więc A i B. Dodałem 23 owoce i wyszło mi razem 71 owoców. Myślę, że jesteście gotowi do rozwiązania trudniejszych zadań z proporcjami. Do dzieła!